Liturgia Wigilii Paschalnej, obfitująca w przebogatą symbolikę, prowadzi nas ku prawdzie o zmartwychwstaniu i zwycięstwie Jezusa Chrystusa. Czytania ze Starego i Nowego Testamentu to jakby historia ludzkości od momentu stworzenia do owego najważniejszego punktu, kiedy Bóg czyni nowe niebo i nową ziemię w Jezusie Chrystusie, w Jego nauce o Królestwie Bożym. Po stworzeniu Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Niestety nie widział tego i chyba do dzisiaj nie widzi tego każdy człowiek. Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę Chrztu Świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcenia. Boże, Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom. Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, a naród wyzwolony z niewoli Faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna stąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani, razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Po ukończeniu 40-dniowego postu odnówmy przeżyczenia Chrztu Świętego, w których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdego z Was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Ciebie grzech nie opanował? Wyrzekam się.